Sportowe ukrycie roku 2018, a nagrodę wręczą burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer i redaktor naczelny portalu ostrowmaz24.pl Cezary Gołosz. Zawodniczka stawała na podium Mistrzostw Polski WKSF, a także z powodzeniem rywalizowała w galach sztuk walki. Sezon dla podopiecznej trenera Michała Kuleszy rozpoczął się wspaniale od Mistrzostw Polski WKSF, które zostały przeprowadzone w Mińsku Mazowieckim. Dla zawodniczki Akademia Goryla Ostrów Mazowiecka, dla której był to debiut, pokazała, że jest to sport nie tylko dla mężczyzn. W drodze po złoto pokonała Magdalenę Gadomską z Tanksu do Ronin, Tęcza Stanisławów i w finale Alicję Sarnacką MKS Gimnazjum Pyszków. Jak podkreśla trener Michał Kulesza, ten sukces dał zawodniczce wiele dodatkowej motywacji do ciężkiej pracy na treningach i w kolejnych walkach. Mamy nadzieję, że nagroda kapituły również będzie stanowiła dodatkową motywację. Zapraszamy. Aleksandra Niewiadomska. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkich zgromadzonych. Przede wszystkim bardzo chcę podziękować kapitule konkursu za to wyróżnienie. Jest to dla mnie ogromna dawka motywacji do dalszej pracy, do dalszego działania i dalszego rozwoju. Przede wszystkim dziękuję panu burmistrzowi Jerzemu Bauerowi, burmistrzowi miasta Ostrów Mazowiecka i panu Bartłomiejowi Pieńkowskiemu za możliwości rozwoju sportu walki w naszym mieście, a także innych dyscyplin sportowych. Takim owocem współpracy naszego klubu oraz miasta jest Ostrowska Gala Sportów Walki WORWAR, na której będę miała okazję także w tym roku wystąpić. Dziękuję także bardzo serdecznie i szczególnie mojemu trenerowi, panu Michałowi. Wkłada on ogromne serce w nasze przygotowania, w moje przygotowania i innych zawodników. Poświęca się dla nas bardzo i naprawdę bardzo serdecznie mu dziękuję, bo dzięki niemu tutaj jestem tak naprawdę. I serdecznie wszystkim dziękuję jeszcze raz. Z jakich osiągnięć sportowych w 2018 roku jesteś najbardziej zadowolona? Myślę, że najbardziej zadowolona jestem z początku sezonu. W styczniu 2018 roku zdobyłam złoty medal Mistrzostw Polski w kategorii plus 55 kg kickboxing K1. Odbywał się on w Mińsku Mazowieckim. Ten sukces dał mi takiej motywacji do dalszego rozwoju w tym sporcie. Jestem także zadowolona z walki na Pucharze Mazur, Carrefour Parts 5, która odbyła się w Mrągowie. Wtedy tą walkę przegrałam, jednakże jestem z niej bardzo zadowolona, bo była ona wyrównana i tak naprawdę według mnie wygrana. Także do udanego sukcesu mogę zaliczyć występ na naszej ostrowskiej gali WORWAR 2, która odbyła się w kwietniu 2018 roku. Myślę, że dałam wtedy dobre widowisko i publiczność była zadowolona, jak również moi koledzy z klubu i trener. Myślę, że jeszcze jeden sukces, ostatni. W październiku walczyłam na gali Grappler Night 6 w Mińsku Mazowieckim, gdzie pokonałam moją przeciwniczkę. Przygotowywałam się do niej dość długi czas, przygotowania były ciężkie, dieta, a także wiele innych czynników powodowały duże poświęcenie, ale udało się mi wygrać i to taka, no, taka motywacja do dalszego rozwoju i no, w przyszłości do kolejnych startów i rozwoju mojej sportowej kariery. To bardzo to duże osiągnięcia. Chciałabym zapytać o plany na ten rok, na przyszłe lata. Na ten rok to w najbliższą sobotę wraz z moimi kolegami z klubu oraz trenerem będziemy jechać do Mrągowa na galę sparingową do zaprzyjaźnionego klubu. Tam będziemy mieli okazję sprawdzić swoją formę przed zbliżającą się trzecią edycją ostrowskiej gali, gala WORWAR 3, która już zbliża się wielkimi krokami, bo już odbędzie się 30 marca u nas w ostrowskim Mosirze. To jest taki główny cel, najbliższy cel, czyli ta trzecia edycja naszej gali, a później myślę, że kiedy już będzie po tej gali, to też mam w tym roku maturę, a później mam nadzieję jeszcze, mam jeszcze w głowie kilka startów i mam nadzieję, że będę miała okazję pokazywać dalej swoje umiejętności.
Twoje sukcesy to twoja przede wszystkim praca, ciężka praca, ale też wkład innych osób. Chciałabyś komuś podziękować za wsparcie? Tak, oczywiście. Przede wszystkim dziękuję władzom miasta Ostrów Mazowiecka za wsparcie, jakie nam dają, za współpracę z naszym klubem, za wiele możliwości rozwoju w naszym mieście sportu walki oraz innych dyscyplin sportowych. Chciałabym podziękować mojemu trenerowi, który wkłada wielkie serce w nasze przygotowania i dzięki niemu zaszłam tutaj, gdzie jestem i mogę dalej się rozwijać. Też swoim bliskim chciałabym bardzo podziękować, mojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wszystkim ludziom, którzy otaczają mnie wsparciem w tym, co robię. I tak jak jeszcze takie zdanie mi przyszło do głowy, że w ringu walczę sama, ale poza nim mam naprawdę ogromne wsparcie innych ludzi, także dziękuję. I my dołączamy się. Gratulujemy sukcesów, życzymy wszystkiego dobrego i na polu zawodowym, takim sportowym i także prywatnym. Bardzo dziękuję bardzo.